Nie wiem, czy wiecie, ale 31 bodajże, jeszcze to sprawdzę, wychodzi Dragon Age. Veilguard. Veilguard. Checkmate, wpisz sobie wykrzyknik AOC wrażenia, bez polskich znaków, wszystko razem. Wykrzyknik AOC wrażenia. 31 października, widzowie, startuje 270 zł. Widzowie kochani, za dwa dni start. Zobaczmy najpierw trailer, a później sobie 18 tysięcy łapek w górę, w dół, 23 w górę. Jest grubo, widzowie. Jak z przytupem, według tutaj ludzi oceniających, zarżnąć markę, jaką jest Dragon Age. Przypominam, Dragon Age 1 to jest jeden z moich ulubionych RPG-ów, jakie kiedykolwiek grałem. Dragon Age 1. Dwójka już mi się aż tak nie podobała, trójka też nie, ale miały super momenty również. Dalej słucham soundtracków, widzowie. I zdaje się, że był taki moment w Dragon Age 1. Wiecie, wy się tam chronicie, bronicie przed tymi pomiotami. Te pomioty w ogóle zarzynają niewinnych ludzi. Wy w końcu lądujecie w obozie wieczorkiem, chcecie sobie odpocząć. Jesteście tacy troszkę pozbawieni nadziei i kto to był? Ta kapłanka? Leylana? Leylana? Song? Coś było takiego, nie? Dragon Age. I ona zaczyna śpiewać w tym obozie. To już było kupę czasu temu. Leliana. Leliana Song. Kurde, jaka to była nutka. I ona zaczyna śpiewać w tym obozie. I ci wszyscy twoi kompani zbierają się przy niej, ona tak pięknie śpiewa i w wasze serce wstępuje znowu nadzieja na lepsze jutro. Do końca życia zapamiętam ten moment w grze. The fate of the world shall be decided soon. So those things we saw come out of the fade. Two ancient elven gods. They were horrific tyrants. The worst is still coming. Jest krew, widzowie, jest cierpienie, nie jest źle. Artifacts that have been dormant for centuries are awakening. Shut it down. I'm trying. The dead stir more easily than they should. Widzieliście gościa? Kurde, jak z kreskówki urwany, nie? Bardzo specyficzna ta stylistyka jest, tak samo ten szkielecik. Oj, oj, oj. Dragon Age Veilguard. O. Taka walka ze smokiem, może, może. Gathering power. Darkspawn are charging to Weishaupt. You're the only force that can stop this. But not if they burn your castle to the ground. Get down! It will not be easy. But you are this world's only hope. I believe in all of us. Reorder now. Widzowie. No i jest poważne pytanie. Dragon Age Veilguard? Widzowie. Czy jeszcze raz Baldur's Gate 3 na przykład sobie nie przejść? Może to by było lepsze rozwiązanie. No i teraz tak, pojawiły się recenzje, o kurwica, 110 łapek w górę, 317 w górę, 110 w dół, 300, o kurde, 200 w dół, 317 w górę. Niech zgadnę, tej pani podobał się Dragon Age, The Veilguard,
wszystkim wokół się tutaj nie podoba i nie podoba im się też recenzja, bo się nie zgadzają z panią, tak? Zobaczmy sobie to. Pani Anna Garas. Miłosny do fandomu Dragon Age. Nie do graczy, nie do fanów, lecz do tych, którzy uwierzyli w ten świat i pokochali tych bohaterów na tyle, by pochłaniać wszystko, co osadzone w TEDAS, by snuć własne historie i teorie, by analizować każdy wpis w kodeksie i każdy liścik. Oni dostaną grę, na którą czekali od zakończenia Inkwizycji, skupioną na postaciach, podniosłą, udzielającą odpowiedzi na pytania postawione jeszcze w Origins. Jeśli czytaliście The Winter Nights, jeśli wiecie, czym jest Solavelan, jeśli chcecie kolejny raz uratować świat, ta gra jest dla was. Pamiętajmy jednak, że Veilguard debiutuje rok po Baldur's Gate 3. To już nie są czasy, w których BioWare uznawany jest za króla gatunku. Obecnie muszą mierzyć się z bardzo wysoko postawioną przez konkurencję poprzeczką, do której czasem, mimo wielkiego budżetu, nie potrafią dosięgnąć, również w tej grze. Tekst Anna Garas, czyta Ula Kwiek. To pani, inna pani czyta, okej. Okay. Tamtą panią to chyba ona nie chciała czytać, ta, która pisała tekst, bo się boją, że ją znajdą gdzieś i złe rzeczy zrobią przez to, że takie, a nie inne zdanie ma. BioWare doskonale wie, jaka jest jego grupa odbiorców i to tej grupie daje wszystko, czego mogła oczekiwać. Niezwykle rozbudowany kreator postaci? Jest. Włosy i brwi, które nie wyglądają już jak od lan z plastiku? Są. Własny hub, gdzie można wysłuchać godzin rozmów między towarzyszami, a nawet udekorować go po swojemu? Mati. Jest. Postacie, które łatwo polubić, a których osobiste historie grają na emocjach? Są. Możliwość flirtowania i romansowania? Jest. Możliwość dostosowania wyglądu całego teamu? Jest. Mamy tu tyle skinów do transmogryfikacji, że aż nie chce się wierzyć, że to wszystko w cenie gry. Księgowi pewnie będą płakać jeszcze przez lata. A czy osoby nienależące do fandomu Dragon Age mają tu czego szukać? Zapomnijcie o historii od zera do bohatera, o byciu przeciętnym ziomkiem w skórzanej zbroi i z garnkiem na głowie, który pod koniec przygody dochrapuje się do wymarzonej pełnej płyty ze złotymi wykończeniami i lśniącego miecza plus 3. Nasz róg, choć startuje z pierwszego poziomu, ma już w świecie gry pewne dokonania oraz reputację. Jak te wąsy wyglądają, widzę, nie będę się mógł skupić przez cały materiał przez tego gościa. Którą wybieracie razem z frakcją w kreatorze postaci i obraca się wśród równych sobie specjalistów. Veilguard jest pod względem konstrukcji bardzo zbliżony do Mass Effecta 2, gdzie również byliśmy po prostu dowódcą rekrutującym mistrzów swoich armata, do jednego szczególnego zadania. I tu i tam naszym zadaniem jest zgromadzenie drużyny barwnych dziwolągów i upewnienie się, że podołają presji, bo stawka jest duża, a drugich szans nie będzie. Tak jak Mass Effect 2 zaczęło się od razu z grubej rury, bo od zniszczenia Normandii i samotnej śmierci Szeparda w zimnej i cichej pustce kosmosu, tak i tu nikt nie traci czasu na uprzejmości. Solas, czy też Fenharel, straszliwy wilk, elfi Book Trickster z zamierzchłych czasów, planuje zniszczyć stworzoną przez siebie niegdyś zasłonę, oddzielającą świat śmiertelników od pustki zamieszkanej przez duchy, demony i rozmaite potworności. Widzowie, kurde, muszę sobie kiedyś przejść jeszcze raz tego Dragon Age, bo powiem wam szczerze, zupełnie już nie pamiętam fabularnie, jak to tam wyglądało. Przeszedłem tego Dragon Age'a kilka razy, ale to było lata temu i teraz totalnie nic. A przypuszczam, że jakieś smaczki by można było wyhaczyć dzięki temu. Nie? Brzmi źle, jednak Solas trzyma przed sobą jak tarczę swoje własne wyrzuty sumienia, bowiem to stworzenie zasłony przyczyniło się do upadku starożytnej cywilizacji elfów. Te odcięte od pustki straciły nie tylko zaawansowane technomagicznie osiągnięcia swojej kultury, ale także nieśmiertelność i dziś wiodą życie w najlepszym razie nomadów, w najgorszym niewolników. Czy zalanie świata demonami jest wysoką ceną za projekt Mega, Make the Elves Great Again? O tym nie mamy czasu się przekonać, bowiem na drodze elfiego boga stają Varric i Rook. Już w pierwszym kwadransie gry szczwany plan Solasa ginie w starciu z przewróconym przez Rooka rusztowaniem. Varric i Solas zostają niedysponowani, zaś przez szczelinę wykrojoną w zasłonie przełażą dwaj inni elfi bogowie. Mają oni skomplikowane imiona, lecz bardzo prosty cel. Chcą po prostu całkowitej i absolutnej dominacji nad światem. Niedysponowany Varric przekazuje Rookowi dowodzenie i misję zmontowania ekipy, która rzuci wyzwanie bogom oraz upewni się, że zasłona pozostanie tam, gdzie jest. Tym bardziej. Zaczynamy z wysokiego C, widzowie, od razu będziemy się mierzyć właśnie z bogami, nie? Nie ma tutaj faktycznie miejsca na rondel na łbie, tylko od razu jazda po
najwyższą stawkę. Bardziej, że Solas wciąż knuje, oferuje pomoc, lecz czy można mu zaufać? Jeśli Inkwizycja była jak filmowy Avengers, Veilguard jest jak Avengers Endgame. To pod wieloma względami zwieńczenie historii rozpoczętej jeszcze w Origins i zarazem podbicie stawki tak wysoko, jak się tylko da. To również historia, której emocjonalny wydźwięk w dużej mierze zależy od tego, czy już znacie i lubicie ten świat. Osoba w pełni w niego zanurzona i ta, która coś tam kojarzy z Origins, dostaną de facto zupełnie różne gry. Nic nie uwidacznia tego bardziej niż fakt, że znaczna część ekspozycji postaci z Veilguard została oddelegowana do pobocznych książek czy komiksów. Nie jest to w żadnym razie rzecz dla historii nowa. Ostatecznie głównego antagonistę z Inkwizycji przedstawiono nam w DLC do Dragon Age 2. Nigdy dotąd jednak nie spotkałam się z tym, by gra stawiała mi na ekranie postacie z pobocznych tekstów w takim natężeniu i oczekiwała, że samo ich wystąpienie wywoła u mnie wyrzut dopaminy, podczas gdy ja scrolluję wiki na telefonie, by przypomnieć sobie, kto to właściwie był. U mnie widzę, było dokładnie tak samo. No, zacznijmy od razu od tego, że ja w ogóle nie mam pamięci do kwestii fabularnych. Dlatego w ogóle też wam mówiłem, że ja w MMOsach na przykład nie zwracam uwagi na fabułę. Teraz przypuszczam, że już po roku, czy tam ile, od premiery Baldur's Gate 3, jakbym teraz znowu go przechodził, to przypuszczam, że też wiele rzeczy znowu by mnie zaskoczyło. Także to jest przekleństwo i błogosławieństwo zarazem, bo ja mogę dość często przechodzić gry singlowe, te same i czerpać z nich przyjemność z jakichś plot twistów i tak dalej, i tak dalej. No nie pamiętam tego, po prostu nie pamiętam. Veilguard jest woke. Teraz trudne, ale miejmy to z głowy. Gry BioWare były woke na długo, zanim Widzowie, ja nie jestem zaznajomiony z tą nową nomenklaturą. Nie wiem, co to znaczy woke. I nie wiem, co to znaczy inkluzywność, a ostatnio słyszę co chwilę te słowa, więc pasowałoby się w końcu z tym zapoznać, ale domyślam się, że one wywodzą się z jakiegoś nurtu, który jest gnojony w internecie, więc po prostu wychodzę z założenia, że nie ma po co się z tym zapoznawać, skoro jest gnojony w internecie, więc to prawdopodobnie coś złego, ale no, pasowałoby w końcu przestać być ignorantem i poznać znaczenie tych słów. No dlatego właśnie, no, to jest moja logika właśnie, nerdo. No i kula. Czyli zwracać na temat inkluzywności uwagę. Możliwość nawiązania romansu z osobą zaczęli zwracać na temat inkluzywności uwagę. I drugie słowo, bingo, widzę. Woke, bingo, mamy. Możliwość nawiązania romansu z osobą tej samej płci gracze mieli już w wydanym w 2005 roku Jade Empire oraz wnoszonym na sztandarach jako ostatni Jade Empire, widzowie, kurde, to też była dobra gra i też ją przeszedłem kilka razy, ale przypuszczam, że jest już archaiczną grą wręcz, ale mi przypomniała dobry Dragon Age początków 2009, zaś postacie otwarcie homoseksualne lub transpłciowe pojawiło się w Inkwizycji. Tedas to setting, w którym lokalnymi odpowiednikami Jezusa i papieża są kobiety, zaś złe imperium złych magów swą kulturową odrębność sygnalizuje tym, że praktykuje niewolnictwo i ma własnego papieża mężczyznę. Jeśli ktoś nie dostrzegał tego do tej pory, to chyba wyłącznie dlatego, że przeklikiwał dialogi. Scenopisarstwo BioWare wciąż radzi sobie świetnie. Czyli to, rozumiem, była taka wstawka z tłumaczeniem, że nie ma co tej gry skreślać ze względu na te terminy, woke i inkluzywność, tak? Teraz rozumiem, że to jest zawsze potrzebne, żeby ludzie w ogóle zostali na dłużej w tym filmiku, tak? Świetnie, jeśli chodzi o kreowanie podniosłych, monumentalnych scen akcji, w których każdy ma 5 sekund, by zabłysnąć, a skutki wyborów dokonanych wiele godzin temu wracają, by ugryźć nas w tyłek. W Veilguard walczymy nie z jakąś pomniejszą bataszką, a z samymi bogami i to widać. Niektóre sekwencje animacji wznoszą się na wyżyny, jakich nie powstydziłoby się Final Fantasy. Także poruszając się w mniejszej skali, BioWare wciąż potrafi wykrzesać z siebie kreatywną energię, której potwórca Andromedy już się nie spodziewałam. Wątek Emricha, nekromant, profesora i najwyraźniej dalekiego krewnego rodziny Adamsów jest fenomenalny, a kulminacyjna walka jego osobistego mi trochę postu obfituje w momenty... Stylistycznie mi, wiecie co, przypomina Bioshocka Infinite, to o czym ostatnio gadaliśmy. I jeszcze jedną grę, ale
uciekła mi teraz. Godne Tima Bartona z czasów Beetlejuice i Gnijącej Panny Młodej. Jednak im dłużej grałam, tym bardziej stawało się jasne, że BioWare trochę straciło zęby. Niektóre dialogi naszych towarzyszy brzmią tak, jakby wszyscy chodzili na terapię, jakby byli olimpijskimi medalistami introspekcji i rozmawiania o swoich emocjach. Być może zawsze tak było, być może BioWare nigdy nie było szczególnie subtelne. Jednak jak na grę opartą na podejmowaniu decyzji, Veilguard boleśnie rzadko stawiał mnie w sytuacji, w której musiałam ważyć równorzędne racje lub wybierać między tym, co uważałam za słuszne i tym, czego oczekiwali moi towarzysze. Jasne, to wciąż bardzo miłe uczucie, gdy zbieranina przypadkowych osób dzięki mojemu światłemu przywództwu stopniowo staje się niemalże rodziną. Jednak spodziewałam się więcej momentów, w których autentycznie miałabym wątpliwości co do słuszności obranej drogi. Nawet wydane w tym roku Banishers Ghosts of New Eden potrafiło sprawniej wykreować dylematy, w których czułam, że nie ma dobrego rozwiązania. Na szczęście naszych towarzyszy łatwo polubić na tyle, by zaangażować się w ich osobiste problemy. Stoją po prostu o klasę wyżej niż drużyna Ridera z Andromedy. Tu już zupełnie odrywamy się od archetypów gier fantasy i sięgamy po wzory wyciągnięte z rozmaitych gatunków i estetyk. Neff jest jak wydarta z kryminału noir, Bellara to rozgadana quirky nerdgirl, a Lucanis jest tak przeszarżowany, jak tylko można spodziewać się po ubranym w operowy kostium asasynie o nazwisku De La Morte. Gra poświęca każdemu z nich wiele uwagi i zachęca do obserwowania relacji między poszczególnymi członkami teamu. Dialogów i cutscenek w bazie mamy tu więcej niż kiedykolwiek wcześniej w serii. Każdy z członków teamu Rooka jest też potencjalną opcją romansową, niezależnie od tego, kim Rook jest. Nie miałam okazji, by poznać wszystkie te wątki, ale romans z krasnoludką Harding był zaskakująco zabawny i uroczy. Niestety pochodną tego braku moralnego... Boże, widać, że kobieta grała, widzowie. Tylko jedną towarzyszkę zaliczyła? Przez całą gierkę? No co ona? Chociaż w grze można pokorzystać, a ona na krasnoludce się skupiła. Czy to jest normalne? ...i niejednoznaczności jest to, że światotwórstwo scenarzystów z BioWare momentami osuwa się w nieznośny dydaktyzm. Już zniosę to, że mało który antagonista wykazuje motywacje bardziej zniuansowane niż pragnę siły i absolutnej kontroli. Jednak koncept, że wesoła zbieranina piratów i awanturników, co rabuje smocze skarbce, ale jednocześnie pilnuje, by zabytki o znaczeniu kulturowym trafiły do kultur, z których pochodzą, jest już o krok od piętnowania używania drewna do craftingu jako mechaniki ekologicznie nieodpowiedniej. Wiem, z czego może to wynikać. Fandom Dragon Age jest jedną z najbardziej wybuchowych i zajadłych społeczności, jakie miałam okazję obserwować, i dramy wybuchały w nim z mniejszych powodów niż fikcyjne artefakty fikcyjnych kultur. Wciąż jest to jednak odrobinę kuriozalne. Podobnie na nerwy działały mi niektóre zwroty akcji. Albo były widoczne z 10 km, albo tak przekombinowane, że wywoływały więcej pytań niż odpowiedzi. A jak wygląda gameplay, gdy akurat nie uczestniczymy w dialogach o większych i mniejszych? O właśnie, widzę, czekałem tylko aż przejdziemy do jakichś mechanik walki, bo kurde, z tego co mówi, jeśli to by było tylko obserwowanie jakichś cutscenek bez możliwości podejmowania jakichś decyzji, to wiecie co, to ja już wolę sobie w MMOsa pograć, nie, dla fabuły, bo no wiecie, w MMOsach fabuła mnie nie interesuje dlatego, że nie mam na nią wpływu, a w singlówkach jest ten przywilej, że możesz na niego wpłynąć na ten świat i decyzjami i tak dalej, i tak dalej, więc nie interesują mnie RPG, w których nie mam żadnego wpływu na grę właściwie. O. Teraz sobie tak przypomniałem, czy jestem hipokrytą, bo na przykład lubię Gothica i tam nie mam wpływu na fabułę, ona jest liniowa. Ale z drugiej strony mogę raz rozwiązać sobie zadania na różne sposoby, dwa dołączyć do jakiegoś obozu. Więc no, tam też mam wpływ na świat. Konsekwencjach? Należy docenić, że BioWare wyciągnęło wnioski z krytyki Inkwizycji i Andromedy, przycinając ze zbędnych elementów mechaniki eksploracji oraz gromadzenia i ulepszania ekwipunku. Wyrzucono przez okno badania, przypisy i wszystko inne marnujące czas. Zamiast tego nowe bronie, pancerze i rozmaite gadżety po prostu dostajemy w nagrodę za wykonanie questa lub eksplorację. Skrzynek z łupem jest tu naprawdę sporo, część z nich poukrywana jest za zagadkami środowiskowymi. Ulepszyć możemy je na dwa
sposoby. Pierwszym jest warsztat opiekuna, a drugim znalezienie w skrzynce lub zakup w sklepie przedmiotu, który już posiadamy, co automatycznie zwiększy jego poziom. Dzięki temu rozwiązano upierdliwą konieczność regularnego zaglądania do sklepu, by pozbyć się zbędnego szajsu zalegającego nam w plecaku. W Wailgardzie nie dość, że otrzymujemy wyłącznie przedmioty odpowiednie dla swojej profesji, to jeszcze każdy z naszych towarzyszy ma unikatowe dla siebie broni i pancerze, które możemy dostosowywać z poziomu ich własnych kart postaci. Pod tym... Nie lubię transmogryfikacji. Widzowie w grach singlowych. Nie lubię. A właśnie, w Baldur's Gate były skiny? Już nie pamiętam. Można było na pewno założyć jakieś pelerynki, można było zmieniać sobie bieliznę. Można było chyba nawet zgarnąć tam jakiś secik taki, ale nie można chyba było przykryć tego transmogryfikacją. Nie było, nie? No właśnie. Kurde, no... Jestem hejterem tych transmogryfikacji, widzowie. Tak dla mnie jest to nieimersyjna mechanika, że to koniec. Jak to może tak być, że ty wydropisz sobie jeden element pancerza i możesz sobie to przykryć dowolną skórką wchodząc do skrzyneczki. Naprawdę w ogóle mi nie przeszkadza to, jak mój bohater nosi każdy element pancerza z innej parafii. Jest to dla mnie dużo bardziej naturalne i immersyjne niż możliwość kombinowania z tymi skinami. Ale to może dlatego, że jestem hopem. Nie potrzebuję takich możliwości. Nie wiem. Może się kiedyś przekonam. Względem jest przejrzyście i elegancko. Z kolei eksploracja stała się wręcz jednym z najjaśniejszych elementów czwartego Dragon Age'a i aż nie wierzę, że to mówię, bo był to w Inkwizycji element wybitnie upierdliwy. Zniknęły wielkie mapy pełne niedźwiedzi i elfich korzeni do pozbierania, zniknęły kuriozalne mechaniki wznoszenia sztandarów Inkwizycji, by otrzymać +3 do drewna na opał. Zamiast tego, po ukończeniu inicjalnego zadania, w każdej z 6 głównych lokacji odblokowujemy mapy do eksploracji. Mają one piętrową, korytarzową konstrukcje i oferują masę ręcznie przygotowanej zawartości. Wszelkich znajdziek, pobocznych questów, grupek przeciwników, zagadek środowiskowych, skakania po platformach, liścików. Wiecie, co mi się rzuciło? W ucho? Ręcznie przygotowanych. Bo faktycznie można sobie... Kiedyś był taki czas, że często się mówiło, że proceduralnie generowane jakieś elementy rozgrywki. Teraz ręcznie to jest coś, co teoretycznie powinno świadczyć o jakości, jakiejś takiej innowacyjności i kreatywności i pomyślunku, że to będzie w jakiś specyficzny sposób przygotowane, nie będzie takie generyczne, podstawowe, bez żadnych, nie będzie wzbudzało żadnych emocji, jak to spotkasz. Ręcznie przygotowane. Ciekawe, to mi się rzuciło w ucho ręcznie. W sekretów, czy po prostu widoków, w których aż chce się odpalić tryb fotograficzny. Choć nie wszystkie polubiłam w tym samym stopniu, to doceniam, że wszystkie są zupełnie opcjonalne i gra w żadnym momencie nie blokuje postępu w fabule ograniczeniami w stylu, by rozegrać dalszą część historii, musisz odsłonić 75% mapy. Także same poboczne questy często przeplatają typowe elementy walki z zagadkami logicznymi. Choć żaden z tych opcjonalnych questów swoją scenariuszową finezją nie odmienił mojego życia, przy żadnym też się nie nudziłam. Ot, porządna robota. Veilguard oferuje zaskakująco sporo drobnych usprawnień na tle wcześniejszych gier BioWare. Jak w nowych częściach God of War'a, jeśli luźne rozmowy naszych towarzyszy w czasie eksploracji zostaną czymś przerwane, rozmówcy po chwili w naturalny sposób podejmą urwany wątek. Przy gęsto rozmieszczonych punktach szybkiej podróży możemy od razu zmienić skład drużyny, a z poziomu ekranu wyboru postaci widać, kto z nich ma punkty umiejętności do wydania. Respek punktów umiejętności można zrobić za darmo i w dowolnym momencie. O. Wspomnijmy jeszcze, jak Veilguard brzmi i wygląda, bo w obu tych kwestiach mam mieszane uczucia. Ścieżka dźwiękowa zasadniczo nie zwraca na siebie uwagi, co jest krokiem wstecz w stosunku do Inkwizycji, którą należy pochwalić zarówno za kreatywne wykorzystanie głównego motywu muzycznego, jak i piosenki poświęcone naszym towarzyszom. Z kolei w Veilguardzie na muzykę zwracałam uwagę jedynie wtedy, gdy uderzała w tony, które raczej kłóciły mi się z klimatem chwili. Mogliśmy tu czasami usłyszeć instrumenty kojarzące się raczej z cyberpunkiem i science fiction. Aktorstwo głosowe za to jest bardzo solidne. Niektóre lokacje, jak ruiny Arlatanu czy gigantyczna nekropolia, autentycznie potrafią... Widzowie, a ta gra nie będzie po polsku, prawda? Ta gra nie będzie po polsku? Nie, jest. Polski napisy. A czemu grała sobie po angielsku? Pewnie wersja recenzencka była tylko po angielsku, co?
zachwycić. Budynki tak wielkie, że nie sposób zmieścić ich w całym kadrze i wznoszące się chyba kilometrami w górę rzeźby sprawiają, że człowiek czuje się przy nich bardzo mały. Jest w tym duch high fantasy i... Lubię to, widzowie. Widzę, że tutaj koleżanka, która pisała recenzję, lubi duże obiekty. Ja się jej nie dziwię, bo ja też lubię duże obiekty. Jakoś, kurczę, to kreuje taką przestrzeń i czujesz się taki malutki przy tym wszystkim. I no, to jest coś. Ja lubię tą skalę. Lubiłem też właśnie w Throne Liberty, nie? Jak sobie stanąłeś gdzieś tam na jakimś cypelku i widzisz te wielkie skały, czy ten wieloryb ogromny po niebie sobie leci. To było coś. No, musi być duży obiekt w gierce RPG. To jest teraz mój wyznacznik, widzowie, w dzisiejszych czasach. Jak jest duży obiekt w gierce, to wtedy znaczy, że świat ma coś do zaoferowania skalą swoją. Jest w tym patos, który ostatni raz widziałam w God of Warze. Wrażenie wędrowania po świecie, który jest bardzo, bardzo stary. Na tym tle niestety projekt większości kostiumów wygląda jak miszmasz strojów na karnawałowy bal w klimatach World of Warcraft. Trudno mi dostrzec w nich jakąś spójną estetykę, nawet w obrębie tej samej... No, widzowie, czyli co? I tak wszystkie te sprzęty są z innej parafii, to już lepiej było usunąć tą transmogryfikację. A tak o tym, co wspomnieliście w Baldurze, trójce, że kolor zmieniasz. O kurde, czasami naprawdę wystarczy. No Throne Liberty, może ja miałem tylko... Doktor Ojciec, dziękuję za 4. miesiąc. Dziękuję serdecznie za suba. W Throne Liberty, może to był przypadek, ale wyglądałem tak dokurwiście, nosząc właściwie losowe rzeczy, jako ten Inkwizytor, że to koniec. Ciekawe, jakbym sobie zagrał inną postacią i po prostu naturalnie wybierał jakieś elementy sprzętu, które mi pasowały, jakbym wtedy się prezentował. Ale ten Inkwizytor wyglądał tak, że żaden skinek albo transmog mi nie był potrzebny, nie? Żaden. Frakcji, nie mówiąc już o zachowaniu spójności z poprzednimi częściami serii. Twarze naszych towarzyszy są bardzo dopracowane i wiarygodnie ekspresyjnie animowane, lecz animacje ruchu ciała w dialogach pamiętają czasy Mass Effecta, a chwile, w których po gwałtownej konwersacji postacie sztywno i dramatycznie rozchodzą się w przeciwne strony, każą zapytać, który mamy rok. Pomioty od najlichszego gula po największego ogra wyglądają po prostu karykaturalnie źle i nie dziwię się, że budzą popłoch, bo perspektywa spędzenia wieczności z taką twarzą, to los gorszy od śmierci. Walkę w Veilguard najłatwiej porównać nie do Inkwizycji, lecz do Mass Effecta, zarówno pod względem tempa, jak i roli towarzyszy. A mi wiecie, co przypomina? Kingdoms of Amalur. Bo stylistycznie... Oj, Beta Dwarf zamknąłem. Stylistycznie jakoś tak mi... Czekajcie, Kingdoms of Amalur, Reconing Gameplay. Jak z ciekawości bym sobie rzucił okiem 4 lata temu, to jest po jakimś odświeżeniu, nie? Płakami. A, bo to jest początek. Nie, to coś późniejszego. Full game, człowieku. 15 godzin, chłop. Zrobię, pokaż jakąś walkę. Ty, to... Kurde, wygląda bliżej tego Veilguarda, niż się spodziewałem. Tylko świat trochę pustawy. Jest tu jakaś walka? Tu? O! Ubij coś. Tu chyba jest coś. O, widzę, że miał tą samą broń co ja. No dobra. Tutaj chyba jednak było bardziej topornie. Widać, że już stara gra. Ale lubiłem ją, fajna była. Podobała mi się. To już action RPG pełną gębą. Nasza postać jest teraz bardzo mobilna. Uniki i bloki są przypisane pod przyciski na padzie, odmienne ataki wyprowadza się z biegu, a nawet ze skoku. Choć teoretycznie do dyspozycji mamy w danej chwili atak silny, atak szybki i 3 umiejętności na cooldownach, to w praktyce dodatkowe możliwości ofensywne dają nam aktualnie wyekwipowane runy, potężna zdolność specjalna oraz możliwość przełączenia się w dowolnej chwili na alternatywną broń z osobnym zestawem ruchów. Każdy z naszych towarzyszy ma też 3 własne zdolności, czekaj, najczęściej co? Zapewniające mu pewien... Czyli jeszcze te kolejne 3 skille są? Specjalna...
Praktycznie do dyspozycji mamy w danej chwili atak silny, atak szybki i 3 umiejętności na cooldownach, to w praktyce dodatkowe możliwości ofensywne dają nam aktualnie wyekwipowane runy, potężna zdolność specjalna oraz możliwość przełączenia się w dowolnej chwili na alternatywną broń z osobnym zestawem ruchów. Każdy z naszych towarzyszy ma też 3 własne zdolności, najczęściej zapewniające mu pewien stopień kontroli tłumu, leczące nas lub detonujące kombosy. Grając na normalnym poziomie trudności, musimy się wykazać pewnym refleksem i uważać, co się dzieje dookoła, bo zazwyczaj dzieje się wiele i szybko i naraz. I bywa to problemem, zwłaszcza jeśli się przychodzi do tej gry z nawykami wyrobionymi przy poprzednich częściach serii. Widzicie, w Veilguard nasi kompani praktycznie nie istnieją w walce, w każdym razie niejako niezależne od nas byty. Nie mają własnego HP, więc nie mogą umrzeć. Nie mogą umrzeć, więc AI wrogów z zasady ich ignoruje. Ignorując naszych towarzyszy, wrogowie zawsze skupiają się na nas. Ja jednak chciałam grać jako mag walczący kosturem, bo przeszłam tak wszystkie poprzednie części i ogarniał mnie pusty śmiech, gdy w zamierzeniu epickie starcie z bossem zmieniało się w mało chwalebne uciekanie przed bossem i jego hordą minionów do czasu, aż mi się nie odnowią cooldowny, bo moi towarzysze to w zasadzie gadające skille i nie są w stanie przyjąć na siebie agro przeciwników, o ile nie są wojownikami ze zdolnością prowokacji. Aha. Czyli widzowie... Kurczę, nie ma co liczyć na drużynę w skrócie, tak? Mech trochę, nie? Zawsze mi się w Dragon Age'u podobało to... Jak się nazywał ten pierwszy towarzysz, którego mieliśmy w jedynce w Dragon Age'u? Ten blondyn, który później mógł nawet zostać królem. Zawsze go robiłem pod tanka, widzowie. Elegancko Alistair, no. Chyba Alistair, tak, no. Zawsze go robiłem pod tanka. No i w praktyce każda moja postać, którą brałem sobie w Dragon Age 1, no to była właściwie pod kombosa, nie? No jak kogoś zamieniałem w kamień, to później chciałem mieć też gościa, który rozbije ten kamień. Wszystko się kleiło, a tutaj jest to bardziej takie swobodne, frywolne i zręcznościowe, a nie taktyczne. No, jak już gramy w ekipie z innymi towarzyszami, to jednak wolałbym raczej mieć nieco większą kontrolę nad nimi i mieć również tą głębię kompozycji swojej drużyny, aniżeli mieć tylko ten aspekt zręcznościowy i w trakcie używania skilli zużyć jakiegoś kombosa, zlepić jakiegoś kombosa z moim sojusznikiem. Alistair, okej. Okay. Problem ten częściowo niweluje przerzucanie się z kostura na zestaw kula plus sztylet. To nowość, jeśli chodzi o gameplay magiem w tej serii i ewidentna próba pogodzenia specyfiki tej klasy ze zręcznościowym systemem walki. Umożliwia on walkę na bliski i średni dystans. Najpierw wykonujemy 3 ataki magiczną kulą, a przy czwartym musimy zbliżyć się do celu i ciachnąć go sztyletem, detonując kombo i zadając duże obrażenia. Nie ma maga, jest mag bitewny tylko, widzowie. To pięknie, ale gdybym chciała skakać między wrogami i dziobać ich po kostkach, to zagrałabym łotrzykiem. Jak wspomniałam, jest to bardziej problem jednej klasy niż systemu walki jako takiego. Wypróbowałam zestaw ruchów wojownika i łotrzyka i właśnie którąś z tych klas poleciłabym nowym graczom, zwłaszcza tym, którzy weteranami action RPG nie są i przychodzą do gier BioWare głównie po opowieść. Trzeba też zaznaczyć, że dopiero z czasem otwierają się przed nami prawdziwe możliwości dopracowania swego buildu w najdrobniejszych detalach. Nie tylko za sprawą odblokowanych na 30 levelu specjalizacji, ale też za sprawą synergii między rozmaitymi elementami ekwipunku. Przykładowo, pas, który zadaje obrażenia od zimna pobliskim wrogom, w chwili gdy używasz mikstury leczącej, będzie pasował do umiejętności NEF, która do obrażeń od zimna dodaje status wychłodzenia, co w praktyce unieruchamia wrogów. Jest tu pole do kombinowania. Szkoda tylko... Widziałem właśnie te elementy ekwipunku, widzowie, i wydawało się nawet interesujące, bo... Nie były takie nudne pasywki z plusem do jakiejś konkretnej statystyki, tylko faktycznie coś tam się aktywowało, gdy spełniłeś jakiś warunek. Lubię takie tego typu pasywki, że jest to taki półaktywny efekt. Nie czysta pasywka, tylko jak coś zrobisz, to się pojawi coś innego i wtedy można coś połączyć, pokombinować delikatnie. Nawet spoko to wyglądało na tych trailerach.
Tylko, że nie ma tu za bardzo pola do kreatywnego wykorzystania otoczenia, skoro i tak musimy skakać po całej arenie. Niestety, to nie Baldur. Lodowe zaklęcia nie pozostawiają powierzchni, po której wrogowie będą się ślizgać, a wiszących w górze żyrandoli nie da się nikomu strącić na głowę. Dobrze, że chociaż da się wrogów zepchnąć z krawędzi, choć i tak nie zawsze, bo z jakiegoś powodu nie działało to w pustce. Jeśli chodzi o płynność, to ja grałam na PS5 i wszystko działało zaskakująco płynnie i stabilnie. Ładnie to wygląda. W ciągu 60 godzin gra dwukrotnie zaliczyła... Jak zapomnisz, że to jest Dragon Age i może liczysz na troszkę bardziej przygnębiające klimaty i ciemność i no, pomioty, które dławią ludzkość, to nawet przyjemnie się na to patrzy. W ciągu 60 godzin gra dwukrotnie zaliczyła crasha po zakończeniu cutscenki, lecz autosejwy sprawiły, że nie straciłam żadnych postępów. Osoby ogrywające Veilguard na PC meldowały więcej problemów ze stabilnością, ale raczej wynikają one z braku przygotowanych dla gry sterowników. Rozczarowani starciami z bossami będą ci, którzy oczekują po nich nie tego, by były dramatycznie wyreżyserowane, ale ciekawych pomysłów na same mechaniki. O ile przeciwnicy z głównych questów fabularnych mają jakieś niepowtarzalne gimiki, o tyle opcjonalni bossowie z pobocznych questów są po prostu nieciekawi. Na wyżyny kuriozalności wspiął się z początku intrygujący quest polegający na odkrywaniu dawno zapomnianego lore, który okazał się wyzwaniem typu zabij 3 minibossów, by pokonać bossa. Każdy z tych bossów miał gigantyczny pasek... No faktycznie, no normalnie magiem tankuje smoka i smok ma wydupcone na resztę towarzyszy. Niezwykłe. Teraz oglądamy sobie recenzję Dragon Age'a Veilguard, bo wychodzi za 2 dni. Czy za 3? Za 3. Gry online dały 7-0 i napisały najlepsza gra BioWare od czasów Mass Effecta 3, a Inkwizycji sami dali 9,5? Łopanie. Łopanie. Nie, no to Inkwizycji... Kurczę, no, mi Inkwizycja też się podobała, ale mi się podobają no, też nawet gry takie 7 na 10. Ale ile teraz bym dał Inkwizycji, nie mam pojęcia. Trzeba było przejść, widzę jeszcze raz. ...życia i tę samą strategię. Miotał się jak oszalały po ciasnej arenie, a jeśli w dowolnej sekundzie znikał mi z oczu, to wyłącznie po to, by teleportować mi się za plecy, a mnie trafiał na przemian jasny szlak i ciężka cholera. Dla kogo w takim razie jest Veilguard? Jak wspomniałam na wstępie, dla fandomu, dla grupy, do której nie należę. Czy to znaczy, że te przeszło 60 godzin, które w niej spędziłam, były zmarnowane? W żadnym razie. To porządne, przyjemnie skrojone doświadczenie. Czy to wystarczy jak na... Nie, ale możesz podesłać odbyt. Przecież czas, gdy to studio było królem gatunku, przynajmniej na zachodzie. Był czas, gdy nikt inny nie potrafił opowiadać takich historii, wywoływać takich emocji. Ja sama właściwie uczyłam się grać na Baldur's Gate 2 i był... Ci ludzie, którzy tworzyli te historie, to już pewnie nawet nie żyją, widzowie, w tym BioWare'ze, albo dawno sobie na jakiejś Teneryfie grzeją dupsko, już nie pracują w tej firmie. Zawsze mnie zastanawia kierowanie się taką legendą pewnych firm albo, no ogólnie pewnych firm, albo generalizowanie różnych nacji. To jest takie, ludzie chyba lubią uproszczenia generalnie, ale ja przyznam szczerze, że no tak jak nieraz się mówi, chociażby jak ktoś tworzy MMORPGa i pracują tam przy nim na przykład pracownicy Blizzarda, to o czym mówiliśmy, tylko jacy pracownicy, nie wiem, sprzątaczka i cieć z Blizzarda przyszli do innej firmy i teraz się określa, że MMORPG jest tworzony przez byłych pracowników Blizzarda, bo cieć na bramce pilnuje, kto wchodzi do firmy, kto nie. I no nie wierzę w takie rzeczy, widzowie, zwłaszcza gdy ten horyzont czasowy, im horyzont czasowy jest dłuższy, tym mniej wierzę w tego typu, powiedzmy, renomę pewnych firm. Czas, gdy seria Dragon Age była mi bardzo bliska, ale... gry się zmieniły. Gdy przypomnę sobie, jak wielką frajdę miałam z przeczesywania każdego zakamarka mapy w Baldur's Gate 3, gdy wymieniałam się z kolegami historiami o tym, co każde z nas zrobiło w danym queście, jak podeszło do danej walki, widzę, że gry już nie są takie same. Traktowanie wyborów i walki jako osobnych części gameplayu wydaje się wtórne i przestarzałe. Zarówno Baldur, jak i Wiedźmin 3, nie wspominając już o Disco Elysium, oferują dojrzalsze historie, ostrzejszy komentarz społeczny, więcej odcieni szarości i więcej swobody. Pani mi właśnie dała na tacy rozwiązanie, widzowie. Wiecie, że ja nie grałem w ogóle w Disco Elysium, a mówicie, że zajebista gierka, więc ja powinienem zagrać w Disco Elysium. Zamiast w Dragon Age Veilguard, prawda? To jest proste rozwiązanie.
Veilguard z pewnością jest najlepszą grą, jaką wydało BioWare od czasów trzeciego Mass Effecta. Ma lepszą konstrukcję fabularną i gameplayową niż Inkwizycja i jest pod każdym względem lepsza od Andromedy. Jednak to, co dawniej mnie zachwycało, teraz wydaje się po prostu dobre. Może to ja się zmieniłam, może to inni twórcy przesunęli poprzeczkę za wysoko. Może uczniowie przerośli mistrza, a może tak właśnie musi być. Koniec. Co to? Patycznymi? No ty... O nie. Dziękuję serdecznie, nie. Coraz bardziej przestaję ufać recenzentom. Aktualnie oni wystawiają jakieś oceny z pizdy, a jak gra wychodzi, to się okazuje, że to gówno jakieś. Jakie oceny miał Diablo 4? Albo ile żyć zmienił Dragon Age 2, Black Moses, zanim wyszedł. Czekajcie, na Metacriticu są już te oceny recenzentów, widzowie, czy nie? Z Dragon Age, o kurde, 84 ty. 84. Nie no, giga dobra gierka będzie, co? 84, 100. 100 Eurogamer, 100. 90. 60, aha. No to wy, panowie, już możecie się pożegnać z współpracami na przyszłość. Właśnie się odcięliście od kranika. CD Action, 60. Eurogamer Poland. 7 na 10. Gry online 7 na 10. Widzowie, takie 7 na 10 to wciąż dobra gierka jest, nie? Ja uważam, że 7 na 10 to jest niezła gierka. Pytanie, czy to jest 7 na 10 zasłużone? Miały zakaz mówienia o woke i jego wpływie na gaming. Adblock dla mnie to jest jakiś rodzaj nowomowy, wiesz? Nie wgryzałem się w to. Widzowie mi wytłumaczyli po raz pierwszy, czym jest woke, czy jak to się tam czyta, i inkluzywność. Ale naprawdę jestem do tyłu z tym wszystkim. A CD Action, widzowie, tu chodzi o redakcję. CD Action jest rozpatrywane jako tylko redakcja polska? Czy CD Action ma też jakiś oddział poza naszym krajem? Taki główny? No bo... zastanawia mnie to CD Action w takim sensie, że wiecie, oni chyba teraz jakiś kanał na YouTubie prowadzą. Nie wiem, czy z sukcesami, czy nie. Ale... no wiecie, dawniej się czytało dużo i oglądało, znaczy no, oglądało nie, ale czytało się dużo. No nie, bo sobie myślę, wiesz, tak jak jest Eurogamer, nie? Eurogamer ma, masz Eurogamer Poland i masz Eurogamer zwykły, więc nie wiem, czy tak CD Action na przykład nie jest, czy coś się nie pozmieniało. No właśnie to jest problem, że 60 albo 70 to jest niezła gra, widzowie, w praktyce. Ale wiecie, jaki jest problem? Jest za dużo, dużo lepszych gier, żeby tracić czas na 6 albo 7 na 10. To jest ten problem, nie? Po co masz grać w grę 6, 7 na 10, która może ci dostarczyć rozrywki, jeśli ty zobaczysz, że na jej miejsce jest 10 gierek 8 na 10, 5 gierek 9 na 10 i może jedna gierka 10 na 10. Nie? No jeśli idziesz tylko po konkretnych gatunkach Enerdo, to może faktycznie. Ale no widzisz, wczoraj zadałem widzom pytanie o regrywalność w Baldur's Gate 3 i chłopaki mają po 1200 godzin zrobione. Więc taki gościu jak ja, który stara się jakoś czasami sobie w te RPGi pograć, to staje teraz przed pytaniem, czy przejść sobie drugi raz na przykład takiego Baldur's Gate'a, trójeczkę, czy właśnie spróbować tego Dragon Age'a, The Veilguard'a. A może powinienem wrócić do Kingdom Come'a, Deliverance, bo zaraz wychodzi dwójka i może to by było
rozsądniejsze. Ile w sumie Kingdom.com ma ocenę? O, a on ma dość niską. Czekaj, tu jest na PC-ta, bo tam było Nintendo Switch. 8.1 user, 76 krytycy. No i tak to wygląda. Trzymaj się, Mogrim, pa, pa.